Szanowni Państwo, pozwolę sobie otworzyć zebranie Komisji Oświaty Zdrowia, bo o tym będziemy dyskutować, które zostało zwołane w trybie pilnym, bo i sprawa jest rzeczywiście pilna. Pozwólcie, że na wstępie przypomnę, że dziś jest 11 lipca, święto pamięci pomordowanych na Kresach w czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej. Pozwólcie, że uczcimy pamięć wszystkich Polaków, którzy wtedy zginęli. Dziękuję. Myślę, że można również podziękować twórcy za ten piękny, spokojny, obfity deszcz, który spadł. Mam nadzieję, że jeszcze pada, bez jakichś silnych wyładowań atmosferycznych, bez silnego wiatru, bez gradu. Bo jak podawali w telewizji dwa dni temu, w obajcach Kruzborka trąba powietrzna zmiotła 800 hektarów lasu. To szczęście. Także ominęły nas tego typu niespodzianki bardzo dobrze. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na nasze nadzwyczajne spotkanie. Witam władze gminy, przybyłych gości. Witam niezależne media, witam kolegów rady. Spotykamy się, bo myślę, że nas wszystkich zaskoczyła informacja, że zostanie zlikwidowany gabinet dentystyczny działający dotychczas przy szkole podstawowej. Jak ważną pełni funkcję ten gabinet, myślę, że nie muszę wam przedstawiać i jego brak byłby na pewno bardzo niepożądany. O tej decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia myślę, że i o wszystkich aspektach z tym związanych opowie nam pani dyrektor Żółkowska. Proszę wtajemniczyć nam szczegóły. Proszę Państwa, ja już tutaj rozmawiałam z panem przewodniczącym, panem Grzegorzem Gajdą na ten temat, także pan Gajda już mniej więcej jest wprowadzony w tę sprawę. Nie wiem, no, na ile Państwo jesteście zorientowani, jak to wszystko funkcjonuje. Są osoby, które już po raz któryś są w Radzie i mniej więcej znają zasady funkcjonowania SPZOZ-u i w zakresie stomatologii, świadczeń ogólnostomatologicznych i świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży. No ale chciałabym pokrótce przypomnieć, na czym to wszystko polega, jak to wygląda, żebyśmy wiedzieli po prostu, o czym mówimy. Samodzielny Powierzchni Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie działa w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń z podstawowej opieki zdrowotnej, jest to nasza główna działalność, oraz w zakresie opieki stomatologicznej i do pewnego czasu ta opieka stomatologiczna była świadczona w dwóch zakresach. To jest świadczenia ogólnostomatologiczne ogólnie, czyli dla osób od 0 do 99 roku życia i więcej. I ta oferta jest ogłaszana na teren gminy Kurów oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. I ta oferta jest ogłaszana na obszar powiatu puławskiego. Czyli mamy dwie oferty ogłaszane w dwóch różnych lokalizacjach. Do 2011 roku fundusz ogłaszał oba zakresy świadczeń tylko na teren gminy, czyli zarówno świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży były ogłaszane na terenie gminy i z tego terenu myśmy jako zakład pracy występowaliśmy o kontrakt w tych dwóch zakresach. W 2011 roku był to pierwszy rok, kiedy fundusz rozdzielił ogłaszanie tych dwóch zakresów świadczeń na poszczególne obszary. Pierwszy, ogólnostomatologiczny, czyli ten gabinet, który jest lokalizowany w Ośrodku Zdrowia w Kurowie, Lubelska 14, był ogłaszany na terenie obszaru gminy Kurów. I drugi, czyli świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, czyli te świadczenia, które były świadczone w gabinecie stomatologicznym szkolnym, tak zwany szkolny gabinet stomatologiczny, były ogłaszane na teren powiatu puławskiego. Nie wiem, czy Państwo chcecie, jak to wszystko wyglądało na przestrzeni lat, ale mogę tylko powiedzieć, że te kontrakty ulegały zmniejszeniu. O ile kontrakt na ogólnostomatologiczne świadczenia z zakresu na terenie gminy ulegał troszeczkę podwyższeniu,
O tyle kontrakt dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia ulegał co rok obniżeniu. I to był problem już od pewnego dłuższego czasu. Radni, którzy już troszeczkę dłużej są radnymi, wiedzą, że ja o tym sygnalizowałam dużo wcześniej, że mamy ten problem, że coraz mniej mamy punktów przyznawanych dla dzieci i młodzieży, że są pewne obawy, że może być zagrożone istnienie tego gabinetu, ale to chyba nie do końca do danych docierało, dlatego że no, to jest dosyć skomplikowany ten temat z tym podziałem tych świadczeń i dla dorosłych, i dla dzieci. Dlaczego na pewno niektórzy z radnych, tych, którzy wcześniej też pełnią te funkcje, na pewno znali moje stanowisko i moją postawę dosyć twardą i rygorystyczną, która nie chciałam po prostu pozwolić na to, żebyśmy gabinety w Klementowicach, które są dwa wolne gabinety w Klementowicach, żeby wynająć na działanie gabinetu stomatologicznego dla osób prywatnych, czyli dla takich osób, które chciały wprowadzić niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Nie chciałam na to wyrazić zgody ze względu na obawę, że jeżeli udostępnimy ten gabinet, to osoba, która tam prowadzi działalność jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, może wystąpić o kontrakt do funduszu, a wtedy nasze dwa miejsca pracy będą zagrożone. To było tak od początku i ja byłam tego świadoma i myślę, że to niektórzy radni tak samo przynajmniej powinni mieć tą świadomość, jeżeli uważnie słuchali tego, co ja przekazywałam. W 2011 roku powiem, bo to jest istotne, to jest ważne, żebyście Państwo wiedzieli, jak to wszystko wyglądało. W 2007 roku, zacznę od 2007 roku, mieliśmy kontrakt podpisany na cały etat 1 świadczenia ogólnostomatologiczne świadczone Lubelska 14, czyli w ośrodku zdrowia, i dwie trzecie etatu, gabinet stomatologiczny szkolny Lubelska 16. Czyli tutaj już mamy redukcję tych świadczeń. Dalej przez cały czas utrzymujemy dwa pełne etaty stomatologiczne. Pomimo, że nie mamy tych punktów na utrzymanie pełnego gabinetu stomatologicznego dla dzieci i młodzieży w szkole. 2008 rok. Pełny etat stomatologiczny, ogólnostomatologicznych świadczeń Lubelska 14, czyli gabinet w ośrodku zdrowia. I tylko pół etatu na dzieci i młodzieży w szkole. Dalej utrzymujemy dwa pełne etaty, pomimo braku środków. Staramy się to w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby dwa pełne etaty utrzymać. Następny rok, 2009, to jest to samo, co było w 2008. 2010 rok, mamy już mniej niż pół etatu w poradni stomatologicznej dla dzieci i młodzieży, czyli w gabinecie szkolnym. Czyli to już jest mniej niż pół etatu. Dalej utrzymujemy pełny etat. Wtedy nie było jeszcze tak bardzo rozgraniczane, to jeszcze to można było zrobić. Później już fundusz wprowadził takie zaostrzenia, że już nie można było tego w jakiś tam sposób tak zrobić, żeby te dwa etaty utrzymać w pełni. I 2011 rok. Jest to pierwszy rok, kiedy są ogłaszane te oferty na dwa obszary. Obszar gminy Kurów i obszar powiatu, czyli Puław, całego powiatu puławskiego. W tym momencie otrzymujemy cały etat, nawet troszeczkę więcej punktów, bo na całą gminę została ogłoszona taka ilość punktów, która pozwalała nam utrzymać z tego cały jeden etat i troszeczkę jeszcze, ale to był ogólnostomatologiczny. I tylko 1/3 etatu dla dzieci i młodzieży, czyli w szkole. I w tym momencie my, widząc, że coraz mniej dostajemy dla dzieci i młodzieży, ta tendencja jest spadkowa, więc my tutaj w tym roku postanowiłyśmy w celu utrzymania tych dwóch etatów, że pani doktor miała pełny etat i mogła w pełni pracować. My wtedy zrobiliśmy coś takiego, że w jednym gabinecie ogólnostomatologicznym dla dzieci, nie dla dzieci, przepraszam, ogólnostomatologicznym na terenie ośrodka zdrowia, wystąpiliśmy o całość punktów i podzieliliśmy te punkty w ten sposób, żeby uzupełnić pani doktor maksymalnie do tego, co się udało zrobić. Czyli tyle, ile tych punktów dostaliśmy od funduszu. I wtedy od 2011 roku przez trzy kolejne lata świadczenia w punkcie ogólnostomatologicznym Lubelska 14 były świadczone od godziny 8 do godziny 18, czyli dwie pani doktor pracowały w tym gabinecie, plus pani doktor Marusza pracowała jeszcze na 1/3 etatu w szkole. To było 2011, 12, 13. 13 do połowy 14. I do połowy 14. To było później takie aneksowanie. W
2014 roku ponownie występujemy o świadczenia ogólnostomatologiczne z gminy Kurów. Zbieramy wszystkie punkty, jakie fundusz udostępnia, bo my występowaliśmy o wszystko. To, co było ogłoszone, to my o wszystko występowaliśmy. I ja miałam tę świadomość, że my to wszystko dostaniemy, ponieważ w tym czasie nie było żadnej konkurencji. Żaden inny gabinet nie występował o te świadczenia. Żaden z gabinetów prywatnych. Byliśmy jedynymi świadczeniodawcami, jeżeli chodzi o gminę Kurów. I występowaliśmy o świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z terenu powiatu puławskiego. I w tym roku już tego kontraktu nie otrzymujemy. Czyli już w 2014 roku nie otrzymaliśmy kontraktu na udzielanie świadczeń dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W związku z tym, że na terenie gminy Kurów tutaj było w sumie 1,5 etatu, więc zrobiłyśmy to w ten sposób, żeby nie kolidować, żeby pani jedna doktor z panią drugą doktor nie kolidowały w jednym gabinecie, bo to było dosyć ciężko wszystko zegrać, to było już 1,5 etatu. W związku z tym ja wystąpiłam w kontrakcie o lokalizację świadczeń ogólnostomatologicznych. Chciałabym, żebyście państwo zrozumieli, świadczenia ogólnostomatologiczne to jest co innego, świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży to jest co innego. Więc ja wystąpiłam o świadczenie usług ogólnostomatologicznych na terenie szkoły, czyli w gabinecie szkolnym. I od 2014 roku świadczyliśmy świadczenia ogólnostomatologiczne ogłaszane na terenie gminy Kurów. Pierwsza lokalizacja to był Ośrodek Zdrowia w Kurowie Lubelska 14 i druga lokalizacja to był Ośrodek Zdrowia, to była szkoła, gabinet szkolny Lubelska 16. I to mieliśmy, taki kontrakt mieliśmy do czerwca 2017 roku. I w kwietniu w tym roku zostało, a jeszcze tutaj podopowiem, bo żeby była jasność, wtedy już od 2011 roku, przepraszam, od 2014 roku do 2017 roku pani doktor Maruszek już była zatrudniona w wymiarze pół etatu, no, ze względu na to, że no, nie było innej możliwości, bo nie było więcej punktów stomatologicznych. W 2017 roku został ogłoszony następny konkurs na następny okres 5 lat, bo do tej pory ostatnio było na 3 lata, teraz było na okres 5 lat. Wartość zamówienia na teren gminy Kurów wynosi nie więcej, to jest ogłoszenie o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert, kod postępowania, tu jest podany kod postępowania, on oznacza to, że to jest właśnie ta obszar gminy Kurów. Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 101 362,80 zł na okres rozliczeniowy od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Ale okres obowiązywania umowy wynosi od 2017 roku, lipca, 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2022 roku. My to przeliczyliśmy, ponieważ fundusz od razu również proponuje cenę, prawda? Cenę za punkt. W tym roku było to 1,05, w poprzednich latach też było 1,05 i muszę powiedzieć, że od dłuższego czasu w ogóle nie ma stawki wartości za punkt stomatologiczny. Czyli tak, wszystko idzie w górę, materiały idą w górę, utrzymanie gabinetu idzie w górę, wszystko idzie w górę, a od 2011 roku nie mamy wzrostu stawki kapitacyjnej. Czyli przez cały czas fundusz płaci 1 zł 0,5 groszy za jeden punkt stomatologiczny. Czyli tu zostaje to wszystko na zamrożone, jakby na tym samym poziomie finansowania. My przeliczyłyśmy, ile ta wartość w złotych, ile to jest punktów i jaka to jest ilość etatów. Więc w tym roku okazało się, że na terenie gminy Kurów mamy przydzielony przez fundusz tylko jeden etat i 1/3 etatu. 1 + 1/3, czyli jest to mniej niż w poprzednim okresie, bo tam było 1 i 1/2, 1,5. A teraz mamy znowu spadek o następne jakieś ilości punktów. No z 1/3 to jest trudno utrzymać cały etat, zresztą jest postępowanie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, więc jak co roku próbujemy występować o wszystko, co się da, o to, żeby zapewnić pełne 2 etaty stomatologiczne dla naszych pracowników. Na terenie występujemy o wszystkie punkty z terenu gminy Kurów, to jest o 1 i 1/3 etatu,
plus dodatkowo chcemy uzupełnić na 1/3 etatu o punkty dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia z powiatu puławskiego. To jest pół etatu. To nam daje w sumie na punkt szkolny pół etatu dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia plus 1/3 etatu świadczenia ogólnostomatologicznego. Oraz dla gabinetu Lubelska 14, czyli gabinet stomatologiczny w ośrodku zdrowia, jeden cały pełny etat świadczenia ogólnostomatologicznego. I powiem szczerze, że w pewnym momencie niemalże byłyśmy pewne, że my dla dzieci i młodzieży dostaniemy te punkty, z tego względu, że słyszeliśmy przekaz informacyjny w środkach masowego przekazu o tym, że priorytetem będą gabinety szkolne. Więc że tutaj te zakłady, które świadczą usługi w gabinetach szkolnych, jak gdyby są priorytetem, żeby te kontrakty mieć podpisane. Ale co się okazuje? To jest tylko 2 punkty dodatkowe kwalifikacji w ocenie punktowej. 2 punkty to jest bardzo mało. No i niestety, po raz kolejny nie dostaliśmy kontraktu na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Czyli zostajemy bez tego 1/2 etatu. Zostaje nam tylko to, co było na terenie gminy Kurów, ale tutaj w tym roku też ulega zmianie cała sytuacja, ponieważ oprócz naszego zakładu, który do tej pory był jak gdyby potentatem w świadczeniu usług stomatologicznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest inny zakład na terenie gminy Kurów, zakład niepubliczny, który również występuje o kontrakt do Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy ma takie prawo, każdy się uczył, każdy kończył studia, każdy chce się rozwijać i każdy ma prawo o wystąpienie o kontrakt do Narodowego Funduszu Zdrowia. Także tutaj była ta nerwówka. Mamy 4 pracowników w planie stomatologicznym, 2 panie doktor, 2 panie pomoc dentystyczna. I ja mam tę świadomość, że mamy zagrożone te miejsca pracy ze względu na to, że jest mała szansa, żebyśmy kontrakt dostali. Powiem szczerze, że w najgorszym moim takim przewidywaniach moich takich najgorszych była taka obawa, że w ogóle nie dostaniemy tych świadczeń w żadnym punkcie. I tak by się stało, gdyby pani doktor z gabinetu Dental Studio, gdyby wystąpiła o całość kontraktu, jaki był ogłoszony na terenie gminy Kurów, to ona by dostała całość kontraktu. I my byśmy dostali bez żadnych punktów stomatologicznych, byśmy nie mieli żadnej umowy i czterech pracowników w tym zakresie. Ponieważ, no tak jak mówię, że ja w pewnym momencie bałam się, że to się tak może stać, bo zawsze myślę o tym, co może być najgorszego. W związku z tym już w kwietniu, po ogłoszeniu tego konkursu, byłam zmuszona zadbać o interesy SPZO w Kurowie, bo to są koszty, prawda? Więc wtedy już wystąpiłam, wręczyłam wypowiedzenia z pracy 2 paniom pomocą stomatologa, które pracowały zarówno w szkole, jak i w ośrodku zdrowia w Kurowie. Oczywiście z taką informacją, że jeżeli okazałoby się, że dostajemy te punkty i umowę podpisujemy, to te wypowiedzenia ulegają cofnięciu i dalej pracujemy tak jak do tej pory. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 21 czerwca w godzinach późnych wieczornych. I w zasadzie mieliśmy taką krótką informację, że w wyniku postępowania ofertowego konkursu ofert zostało wyłonione na terenie gminy Kurów. Na terenie gminy Kurów 2 podmioty. To jest stomatologia Dental Studio Magdalena Kurtak-Struska i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Kurowie. Czyli te 2 podmioty zostały wyłonione. No ale dalej nie byliśmy pewni, nie wiedzieliśmy w jakim zakresie, kto ile dostał, nie wiedzieliśmy kto jest w rankingu pierwszy. I te informacje no, w tym roku spływały dosyć późno, także do końca w zasadzie informacje o tym jak to wszystko się rozstrzygnęło miałyśmy dopiero we wtorek, w następnym tygodniu. Okazało się, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ofertę na terenie gminy Kurów, pierwsze miejsce to stomatologia Dental Studio Magdalena Kurtak-Struska, gdzie łączna liczba punktów w ocenie 37,333, czyli 4 miejsca po przecinku.
Drugie to jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Kurowie, ale pierwsza lokalizacja, bo to jest samodzielny 1 i 2. Pierwsza lokalizacja, łączna liczba punktów 30. I samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Kurowie, oferta niewybrana, 20, łączna liczba punktów 25. Wiedzieliśmy, że tutaj nie ma, ja się mogłam domyślać w tym momencie, który gabinet został wybrany, ale jeszcze do końca nie miałam takiego potwierdzenia. I dostaliśmy pismo z funduszu. Ja sobie pozwolę Państwu to pismo przeczytać. To dotyczy negocjacji. Jeżeli ktoś będzie chciał, to bardzo proszę do wglądu. W treści pisma Komisji Konkursowej nr 17 przekazującego oferentom protokoły końcowe z negocjacji znalazły się zapisy, następujący zapis, cytat. Komisja Konkursowa informuje, że zbieżność stanowisk w protokole końcowym z negocjacji nie oznacza dokonania wyboru oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy. Całe postępowanie polegało na negocjacjach. Negocjacje polegały na tym, że fundusz nam przesyłał pewne papiery do podpisania, czy się na to zgadzamy, czy nie. Jeżeli się nie zgadzaliśmy, to od razu oferta została odrzucana i nie miała możliwości dalszej oceny. No więc wiadomo było, że trzeba było się zgodzić, co by fundusz nie zaproponował, trzeba było się zgodzić. W zasadzie to było to, o co występowałyśmy, więc na razie było tylko potwierdzenie tego, o co występowałyśmy. Ale jest ta adnotacja, że te negocjacje nie dają żadnego powodu do przyszłych roszczeń i do tego, że my tę ofertę dostaniemy. I dalej. Komisja dokonuje wyboru oferentów do ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym do wyczerpania łącznej wartości zamówienia określonego w ogłoszeniu. W przypadku, gdy oferty, które uzyskały w końcowym rankingu tą samą łączną liczbę punktów oceny, znalazły się poza wartościowym lub ilościowym zakresem zamówienia na tzw. linii odcięcia, komisja może, pierwsze, zakończyć postępowanie nie wybierając oferentów o tej samej liczbie punktów. Drugie, zaproponować oferentom w ramach dodatkowych negocjacji, których oferty otrzymały taką samą liczbę punktów, to zmniejszenie liczby świadczeń proporcjonalnie do wynegocjowanych warunków, o ile wszyscy ci oferenci wyrażą na to zgodę. Mając na uwadze powyższe, Komisja Konkursowa nr 17 informuje, że oferta, numer, tu jest podany numer naszej oferty, znalazła się w aktualnym rankingu w postępowaniu konkursowym numer na tzw. linii odcięcia. W związku z powyższym, mając na uwadze wartość środków finansowych określonych dla wyżej wymienionego postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa proponuje oferentowi zmniejszenie liczby punktów rozliczeniowych. Szczegółowa specyfikacja została przedstawiona w załączonym do niniejszego protokole pisma. Cena za punkt rozliczeniowy nie stanowi przedmiotu niniejszej propozycji i nie może ulec zmianie w stosunku do ceny ustalonej w protokole końcowym z negocjacji. Zmniejszenie liczby punktów rozliczeniowych nie wpływa na zmianę oceny punktowej oferty. Odrzucenie przez oferenta poniższej propozycji oznacza niewybranie oferty do zawarcia umowy. W przypadku zmian w rankingu końcowym, które skutkowałyby zmianą pozycji oferenta z aktualnej pozycji na tzw. linii odcięcia do sfery pod linią odcięcia, oferty niekwalifikujące się do zawarcia umowy, niniejsze ustalenia tracą swoją ważność, a oferentowi nie przysługuje roszczenie z tytułu braku wyboru oferty. I propozycja funduszu jest taka, że przyznanie w zakresie samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej świadczenia ogólnostomatologiczne, identyfikator miejsca wykonywania świadczeń 12 783, ilość punktów do końca tego roku 72 tysiące za 1,05 groszy za cenę punktu. Jest to jeden etat przyznany. Tutaj numer identyfikacji miejsca wykonywania świadczeń 12 783 to jest gabinet stomatologiczny przy ulicy Lubelska 14. Numer gabinetu świadczenia, numer gabinetu szkolnego, numer identyfikacyjny lokalizacja to jest 12 787, czyli jest to inny numer. Czyli te dokumenty potwierdzają to, że kontrakt został nam przydzielony w postaci, w ilości jednego etatu stomatologicznego, który ma być realizowany w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym w ośrodku zdrowia przy ulicy Lubelska 14. I jeszcze jedna uwaga. Uważam,
że jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla pacjentów, to fundusz zachował się bardzo ładnie, ponieważ dla pacjentów, świadczenia dla pacjentów są zabezpieczone. Fundusz przyznał na teren gminy Pór 2 pełne etaty stomatologiczne, czego od dawna nie było. My od dawna mieliśmy poniżej 2 etatów. Przez ostatnie 3 lata to było tylko 1,5 etatu. W tym momencie mamy 2 pełne etaty stomatologiczne. Są one, fundusz wybrał dla pacjentów z naszego terenu 2 miejsca świadczeń. Pierwsze miejsce świadczeń było wybrane. Studio Dent. To jest właśnie gabinet niepubliczny zawodu opieki zdrowotnej pani Magdaleny Furtak-Struskiej. I drugie miejsce świadczenia usług to jest Lubelska 14, gabinet stomatologiczny w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. W ramach tych świadczeń są świadczone usługi dla wszystkich, i dla dzieci, i dla dorosłych. Czyli wydaje mi się, że tutaj Państwo jako pacjenci nie możecie mieć żadnego żalu do funduszu, że jest mniejszy zakres świadczeń, bo ten zakres świadczeń jest większy niż był do tej pory. Nie ma problemu dla pacjentów. Pacjenci są zabezpieczeni, pacjenci mają dostęp do świadczeń ogólnostomatologicznych na wyższej wartości niż do tej pory. Problem ma samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który jest w takiej sytuacji, że jest zmuszony do zamknięcia jednego z gabinetów. Gabinet stomatologiczny, który jest zlokalizowany w szkole, nie został wybrany w wyniku oferty. W związku z powyższym ja, działając w imieniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mam obowiązek zamknąć ten gabinet w ciągu 14 dni od momentu zaistnienia faktu. Czyli w zasadzie w tym tygodniu musimy dokonać wykreślenia tego gabinetu z listy wpisu w ewidencji u wojewody. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest sprawa personelu. O ile jeżeli chodzi o personel średni, pomoc dentystyczna, tutaj w przypadku pani, która pracowała w szkole, to wypowiedzenie po prostu trwa dalej i ono kończy się z dniem 30 lipca 2017 roku. Także mamy w sumie do miesiąc czasu dodatkowe koszty musimy ponosić z racji wygaśnięcia tej oferty pracy. Chciałabym, żebyście Państwo wiedzieli, my od lipca już nie mamy pieniędzy na utrzymanie pracowników. Nie ma tych pieniędzy. Mamy tylko na utrzymanie jednego pracownika. A na drugi gabinet nie mamy, a my funkcjonujemy w oparciu o środki przekazane z Narodowego Funduszu Zdrowia. To jest to. Natomiast jest bardzo przykra sprawa, druga, ponieważ pracownikiem tego gabinetu jest pani dr Halina Marusza, Sadurska Marusza, która też traci miejsce pracy, ale to nie jest moja decyzja, tylko moja decyzja została podjęta w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert. Także ja tutaj nie mam innej możliwości, tylko muszę doprowadzić do wygaszenia tej umowy o pracę. Bardzo nieprzyjemna sprawa, bardzo emocjonalna sprawa, ale tak to wygląda, że ten gabinet przestaje działać ze względu na brak pracy. Nie wiem, czy Państwo coś jeszcze ewentualnie chcecie. Ja mam takie pytanie, jeśli mogę, Pani Dyrektor. Mamy te 2 etaty, tak? Nie my mamy, to gmina. Dwa etaty stomatologii ogólnej, prawda? Tak. Chciałem się zapytać, bo ja jestem w zasadzie, powiem w zastępstwie pani dyrektor Jolanty Paneckiej, która jest w tej chwili po operacji, jest na zwolnieniu lekarskim, także ja ją zastępuję jako PO. I po prostu, jako wicedyrektor szkoły, dla mnie i na pewno dla rodziców, ta decyzja nie będzie Narodowego Funduszu Zdrowia oczywiście, prawda, nie będzie popularna, to na pewno, ale mam takie zapytanie po prostu, żebym ja mógł ewentualnie wyjaśniać też rodzicom, albo tutaj kolega przewodniczący Rady Rodziców, czy byłaby taka szansa, żeby nie marnować tego gabinetu szkolnego, który będzie stał po prostu pusty, żeby w jakiś dzień, jeden na przykład, któraś pani doktor, czy pani doktor Furtak, czy pani doktor Wójcicka, prawda,
czy by była taka szansa, żeby w ramach ogólnej tej stomatologii przyjmowała w szkole, chociażby jeden dzień w tygodniu? Już odpowiadam, nie. Nie ma takiej. Nie ma takiej możliwości. Bo to się z punktu wybiera. Ponieważ jest numer identyfikacyjny punktu. My nie możemy samodzielnie zmienić miejsca lokalizacji świadczenia usług. Bo zerwie Narodowy Fundusz Umowy. I teraz proszę bardzo, przy konkursie ofert, my sporządzamy całą ofertę, prawda? To składa się ta oferta z personelu, czyli wykaz personelu, harmonogram pracy, sprzęt, jaki jest gabinet wyposażony, ilość punktów stomatologicznych, wartość punktów stomatologicznych. Ja mogę jeszcze powiedzieć jedną sprawę, żebyśmy w ogóle dostały ten etat stomatologii dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, ja zaniżyłam wartość punktu, żeby tylko zwiększyć szansę. Pomimo, że ten punkt, wartość punktu nie została zwiększona od któregoś tam, od 2011 albo nawet jeszcze wcześniej, w tej chwili już to Państwu tego powiem, bo ja tutaj to też mam zapisane, bo ja starałam się to przeanalizować. W 2007 roku cena punktu 0,07 groszy. W 2008 cena punktu 0,09, czyli 9 groszy. 2009 9 groszy, w 2010 1 zł, 2011 było 1,05. Także od 2011 nie zmienia się cena, prawda? Więc żeby uzyskać większą punktację, zaniżyłyśmy cenę punktu chyba do 96 groszy, albo 95, albo 96, czyli zeszliśmy o 10 groszy z ceny punktu, żeby jak najwięcej punktów zdobyć dla tej lepszej oceny ofertowej, no ale to niestety tak samo nie wystarczyło, no już więcej nie mogliśmy schodzić, ponieważ byśmy mieli punkt ujemny, także no nie ma sensu wtedy, prawda, wchodzimy mieć ujemne punkty. Także tutaj no z naszej strony było zrobione wszystko to, co można zrobić. Nie można zmienić, wracając do Pana pytania, nie można zmienić tej lokalizacji, ponieważ właśnie tak jak mówiłam, że przy sporządzaniu tej oferty jest również tak zwana ankieta. Pani doktor doskonale wie, bo ta ankieta, ja zawsze proszę Pani doktor i Pani doktor Maruszak i Pani doktor Wójcicka była proszona przeze mnie, żeby udzielały odpowiedzi w tej ankiecie one również, bo no, one świadczą te usługi. Ja na stomatologii jako takiej się nie znam, więc nie potrafię ocenić wykonywania tej pracy, więc Pani tutaj też ubierały udział, odpowiadały na te pytania. Ale tam jest taki dział odnośnie tej oferty, odnośnie tej ankiety. I to są wyniki kontroli i inne nieprawidłowości. To znaczy, że zawsze w tych ofertach są ankiety dotyczące m.in. kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I w tym coś takiego jest. W wyniku kontroli. Czy w wyniku kontroli przeprowadzonej przez NFZ stwierdzono udzielanie świadczeń w miejscu nieobjętym umową udzielenia świadczeń w miejscu ustalonym w umowie. Czyli świadczenia mogą być wykonywane tylko i wyłącznie w miejscu, które fundusz wskazał. Także nikt się nie odważy na coś takiego, dlatego że to jest no, kara funduszu, łącznie do zerwania umowy, plus w następnym okresie mamy za to ujemne punkty. Także my musimy przestrzegać zasad umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Także świadczenie tych usług poza tymi dwoma punktami, bo to niezależnie, czy Pani Magda, czy my tutaj, jesteśmy zobowiązani do wypełniania warunków umowy. A w warunkach umowy jest jasno numer identyfikacji miejsca. I tym numerem identyfikacyjnym miejsca jest właśnie numer Lubelska 14, czyli gabinet stomatologiczny w ośrodku zdrowia, a nie w szkole. Dobrze, dziękuję bardzo, zrozumiałem. To ja jeszcze mam pytanie. W jaki sposób będą przyjmowane dzieci ze szkoły? Każdy rodzic, proszę Państwa, dzieci, jak wiemy, do 18 roku życia idą i do lekarza, i na świadczenia ogólnostomatologiczne powinny przychodzić w obecności rodziców. Obowiązkiem rodzica jest towarzyszenie dziecku. I to jest normalnie. No. Że, no, przypuśćmy taką sytuację, że jest nagły przypadek i nie ma możliwości, żeby rodzic przeprowadził dziecko do ośrodka. Nagły przypadek no, jakiś. Na przykład dziecko się wywróci i złamie sobie nogę.
No to i tak nic nie, bez rodzica nie zrobimy. No po prostu zdaję sobie sprawę, ale no jeśli rodzic nie może że pana nikogo nie interesuje, czy rodzic może, czy nie może. Każdy rodzic może wziąć na żądanie dzień urlopu. Są 2 dni w roku dla opieki nad dziecka. Jeżeli coś się dzieje nagłego, wtedy jest telefon ze szkoły, rodzic ma obowiązek przyjechać i zająć się dzieckiem. I my tak samo, gdyby był gabinet stomatologii szkolnej, to bez zgody rodzica nie można nic zrobić. Także albo rodzice wypełniali zaświadczenia, że wyrażają zgodę na leczenie dzieci w tym gabinecie bez ich obecności, a jeżeli takiego czegoś nie było, to pani doktor nic nie mogła zrobić bez obecności rodzica. I tak to funkcjonuje. Rodzic ma obowiązek dzieci do 18, w zasadzie do 16, bo od 16 roku życia już może być, to już jest taka no, prawie dorosła osoba, także już może sama iść i do lekarza, i do stomatologa. Ale do 16 roku życia każda porada jest udzielana w obecności rodziców i rodzic wyraża na to zgodę. Nikt nie zrobi nic bez zgody rodzica. Rozumiem, czyli jeśli rodzic zgodzi się na to, żeby bez obecności rodzica wykonać jakikolwiek zabieg dziecku, to dziecko może zostać przyjęte bez obecności rodzica, tak? To znaczy, wie pan, coś takiego było w szkole, prawda? Natomiast tutaj w tych gabinetach innych, no to już nie, to już musi być rodzic, to już w obecności rodzica. To już w obecności rodzica, także rodzic idzie czy do tego gabinetu, czy do tego gabinetu, dziecko idzie z rodzicem i te usługi są wykonywane. Że może być dziecko przyjęte przeprowadzone przez nauczyciela opiekuna jakiegoś innego. Nie, nie, no musi być ta zgoda rodzica. Bez zgody rodzica nic nie możemy, bo... Czyli jeśli rodzic wyrazi zgodę na to, żeby pod jakiś opiekun zaprowadził dziecko do... Nie, proszę pana. Ze szkoły nikt nie będzie prowadził dzieci, bo tutaj pan wchodzi w kompetencje nauczyciela. Żaden nauczyciel nie weźmie odpowiedzialności za dziecko na czas, bo dziecko powinno być w szkole, to może pan Jan wyrazić tutaj swoją opinię. Ja nie wchodzę w to, ja mówię o swoich kompetencjach. Natomiast kompetencje w szkole, to już proszę bardzo dyrektor szkoły. Także to absolutnie nie podejrzewam, żeby ktoś ze szkoły prowadził dzieci. Nie, to jest obowiązek rodzica. Rodzic ma obowiązek zadbać o stan zdrowia, uzębienia swojego dziecka i ma obowiązek pójść, zaprowadzić dziecko i w czasie całego procesu leczenia być obecnym przy leczeniu. Dziękuję. Panie dyrektor, czy pan przewodniczący chciał? Nie no, proszę bardzo, proszę. Ja chciałem powiedzieć tak, no dla nas tu jest najważniejsze to, co pani powiedziała, to jest opieka stomatologiczna tych dzieci. Wiemy, jakie są uwarunkowania, to już pani wyjaśniła i myślę, że to jest słuszne, ponieważ potem, gdyby samo dziecko przyszło i później ojciec czy matka oskarżyliby o coś, co i później by odszkodowanie trzeba było płacić, bo oni o co innego im chodziło. Dziecku wyrwano zdrowy ząb, a nie chory, albo coś w tym rodzaju, popełniono jakoś tam niewłaściwą rzecz. Ale ja myślę, że nawiązując jednak do tej rozmowy, o czym wspomniał pan Michalik, to chodzi mi tylko i tu pan przewodniczący Rady Rodziców, to wydaje mi się, że chodzi tu o to, czy będą jakieś takie ustalenia, w którym dzieci z rodzicami będą miały jakiś priorytet przyjścia przed starszymi do ośrodka zdrowia. Bo ja nie mówię o prywatnym, bo tam jest chyba co innego chodzi w zakładzie, ale czy takie jakieś ustalenia mogą być, czy nie mogą? Pacjentów, bo wtedy się narażamy na kary z Narodowego Funduszu Zdrowia. Aha. Jest kolejka i można się w kolejkę, jest lista oczekujących i można się w tę kolejkę zapisywać. To jest tak ustalone i my musimy wypełnić zasady z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo inaczej to my łamiemy zasady przyjmowania pacjentów i jest to powód do nałożenia kary na zakład. No wydawało się, że dziecko... Najbardziej, bo to jest priorytet. Natomiast wszystkie inne planowe są zapisywane i z tym nie ma problemu. Do tej pory były te usługi świadczone i będą te usługi świadczone. Także i dziecko, i dorosłego wszędzie się zapisuje, prawda? To nie jest tak, że coś nadmiernego, bo już musi być. Jak jest ból, to oczywiście ból ma pierwszeństwo przed wszystkim innym, prawda? I to zostaje, to są ogólne zasady udzielania świadczeń ogólnostomatologicznych wszędzie, na terenie całego kraju.
Pani dyrektor, chciałem spytać, czy w obecnym stanie prawnym ma Pani możliwość odwołania się od tej decyzji funduszu? Nie. Nie ma dzisiaj. Nie ma żadnych. Nie ma. Wiąże z odrzuceniem formuły. A co będzie w sytuacji, kiedy na przykład wojewoda odrzuci? Ale co odrzuci? Odrzuci Pani wniosek o likwidację gabinetu. No nie może odrzucić wojewoda tego wniosku, dlatego że nie mamy działania. To są gabinety, w których się świadczy usługi. W momencie, kiedy nie mamy finansowania, gabinet przestaje istnieć. Ja mam obowiązek go zgłosić, że została ta działalność zaprzestana i wykreślić się ze spisu ewidencji działalności gabinetu. Wiem, że z jednym z punktów, które powinna Pani uwzględnić, wysyłając wniosek do wojewody, jest opinia Rady Społecznej działającej przy ZOZ-ie. To nikogo absolutnie nie interesuje w tym momencie. My nie mamy kontraktu. My nie mamy kontraktu. My nie mamy kontraktu, w związku z tym ten gabinet nie działa. Nie ma tam świadczenia usług. Ja mam obowiązek zgłosić taki fakt pod karą nałożenia grzywny na moją osobę. Jeżeli nie dopełnię tego, tak mówię, że to sprawa. Jeżeli nie dotrzymam terminu 14 dni, to ja jestem poddawana karze grzywny. Jeszcze Pani poruszyła taki temat, że zwiększyła się dostępność usług, ponieważ mamy dwa pełne etaty, prawda? To ta dostępność według mnie to jest tylko na papierze, bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Ten gabinet stomatologiczny istnieje w szkole, gdzie, tak jak pamiętam... No nie, już nie istnieje. Nie, nie, zakładamy, istnieje w szkole i dokonywane są systematyczne przeglądy uzębienia. Kiedyś to tak było, że całymi klasami się przychodziło, panie wzywały po kolei. I ta opieka nad naszą młodzieżą, nad dziećmi była pełni kontrolowana. A teraz te gabinety są poza szkołą i myślę, że to nie będzie już taka stuprocentowa opieka. To jest, ja wiem, ale my jako Rada Gminy, Pani jako dyrektor ZOZ-u powinna dołożyć wszelkich starań, bo wiemy, że rodzice są różni. Jedni bardziej wyedukowani, drudzy mniej i dlatego powinniśmy wspomagać wszelkie takie formy działania tego gabinetu, tych gabinetów, żeby jak najwięcej młodzież mogła otrzymać tej pomocy stomatologicznej. Proszę Pana, ja uważam, że przez te wszystkie lata dokładałam wszelkich starań, żeby ten gabinet z szkoły utrzymać, ponieważ stał dobrem i wiem, że była to dobra decyzja. Ale mogłam to robić do momentu, kiedy miałam zapewnione finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Nawet świadczenia ogólnostomatologiczne były tam przeniesione, tam, żeby można było świadczyć i w zasadzie w tamtym gabinecie Pani doktor Marusza powinna świadczyć wszystkie świadczenia w zakresie działań ogólnostomatologicznych. Nie tylko dzieci, tylko dorosłych. Również protetykę, która tam nie była robiona, to jest gabinet ogólnostomatologiczny. Fundusz ma inne podejście do sprawy, ale ja starałam się robić wszystko, żeby ten gabinet jak najdłużej utrzymać. W tym momencie moje możliwości się skończyły. Ja nie mam możliwości dłużej tego gabinetu utrzymać. Dziwi mnie bardzo stanowisko funduszu, ponieważ w obecnym czasie priorytetem rządu, jednym z haseł wyborczych było, że w każdej szkole ma być gabinet stomatologiczny, więc... że dostaniemy ten etat w szkole. Ja później miałam wątpliwości ogólnostomatologiczne, ale myślałam, że szkoła dostanie ze względu na to, że we wszystkich środkach masowego przekazu ja bez przerwy słyszałam, że gabinety szkolne to priorytet. I ja niemalże byłam pewna, że my dostaniemy pół etatu na świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży. Ale chciałam zauważyć, że punktacja jest bezwzględna. Za lokalizację gabinetu w szkole to jest tylko 2 punkty, proszę Państwa. To są tylko 2 punkty. A dużo natomiast... zapadło do tej kreski tak. Powyżej. Ja już mówię Państwu. Jeżeli chodzi o szkołę, mieliśmy 35,7 punktów, a żeby być przyjętym, trzeba było mieć ostatnia przyjęta oferta 45,7, czyli 10 punktów nam zabrakło. To dużo czy mało w tej skali? No jeżeli jest 2 punkty za szkołę, za gabinet, lokalizację szkolną, 2 punkty. Także no tutaj i 10 i dużo i mało, to jest 10 punktów. Na co fundusz zwraca uwagę? Ja Państwu przeczytam. Przeczytam Państwu, jaka jest ocena. Na co fundusz zwraca uwagę?
Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru oferty wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz przypisaną im wartością punktów. Lekarz dentysta, który posiada specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, zwany dalej lekarzem dentystą specjalistą w dziedzinie stomatologii zachowawczej z ortodoncją, 100% czasu pracy poradni, 15 punktów. Lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z ortodoncją, co najmniej 75% czasu pracy poradni, 10 punktów. Lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji, co najmniej 50% czasu pracy poradni, 7 punktów. Lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej, z co najmniej 10-letnim stażem pracy, co najmniej 75% czasu pracy poradni, 9 punktów. Lekarz dentysta, specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej, z co najmniej 10-letnim stażem pracy, co najmniej 25% czasu pracy poradni, 7 punktów. Lekarz dentysta ze specjalizacją i pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej 100% czasu poradni, pracy poradni 5 punktów. Lekarz dentysta ze specjalizacją pierwszego stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej co najmniej 75% czasu pracy poradni 4 punkty. U nas lekarz dentysta ma 100% poradni, tylko nie ma specjalizacji. Za lekarza mamy 0 punktów. Gdyby Panie miały specjalizację, chociaż pierwszego stopnia, byśmy miały większą wartość punktową w tej ofercie. Bez specjalizacji mamy 0 punktów w tej dziedzinie. Pozostały personel, o którym mowa, to chodzi o pomoc stomatologiczną i za pomoc stomatologiczną mamy, proszę Państwa, 2 punkty, ponieważ nasze panie, żeby w ogóle dostać pracę u nas, musiały pójść na szkołę, to była dwuletnia chyba szkoła, roczna szkoła podyplomowa, tak? W dziedzinie asystenta stomatologa. I tutaj i jedna, i druga pani spełniła te kryteria i za ten personel pomocniczy miałyśmy 2 punkty. Endometr w miejscu 1, to mieliśmy. Aparat RTG, bo też spotkałam się z takimi też, że może jak był aparat w RTG, to było więcej. Aparat w RTG lokalizacji to jest 1 punkt. 1 punkt to jest mało. To jest mało. I dalej. Wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających o 2 miesiące, miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 100 procedur z zakresu 23.0301 rentgenodiagnostyki do 2 zdjęć wewnętrznych, 3 punkty. U nas było 0. Wykonanie w ciągu ostatnich 24 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące, miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, co najmniej 200 procedur z zakresu 23.0301, 6 punktów. U nas było 0 punktów. Realizacja świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem umowy bez udziału podwykonawców z włączeniem prac techników dentystycznych oraz badań histopatologicznych, 7 punktów. Tutaj też mieliśmy mniej, tak? Realizacja świadczeń w każdą sobotę, co najmniej 6 godzin do godziny 18, poniżej wymaganej liczby dni pracy w godzinach popołudniowych, 7 punktów. Ja pytałam tutaj, czy jest wola pracy w sobotę? Nie. Nie było woli pracy w sobotę. No i tak wygląda mniej więcej ta oferta punktowa. Pozostałych punktów jest mi trudno powiedzieć, bo ja nie dokonywałam oceny tych ofert, prawda? Także tutaj fundusz mniej więcej wie, na co jeszcze zwracał uwagę. Także no ja Państwu to przedstawiam tak, jak to jest. Także no taką mamy sytuację. W takiej sytuacji się znaleźliśmy i no co ja mogę więcej powiedzieć? No nie dostaliśmy tej oferty. Znowu można przystąpić do konkursu ofert za rok. Nie, za 5 lat. Mogę ja tutaj zabrać głos. Proszę bardzo. Tutaj w tym rankingu tych punktów fundusz fakt, że po prostu zrobił wielki nie fair. Dając te pewne świadczenia, tymi punktami tutaj dyrektor Kasia mówiła, są to dla osób, które nie pracują prywatnie. W tym przypadku ja nie pracuję prywatnie i pewnych procedur nie mogę wykonywać na fundusz, a fundusz za te świadczenia punktuje, bo jeżeli ja prywatnie gdzieś coś robiłam, mogę wykazać, jak się okazuje, nie byłyśmy z tego świadome ani na prowadziska, ani ja, że jeżeli prywatnie to kiedykolwiek w życiu wykonywałyśmy, to świadczy o tym, że umiemy to robić i możemy to wykazać, że to wykonywałyśmy. Ani ja, ani ona nie wiedziałyśmy o tym, że to, co się prywatnie wykonywało, ani na fundusz, bo żądale od nas udokumentowania tego, że to robiliśmy. No nie udokumentujemy tego. Tak, co to było prywatnie i to było po prostu z roli funduszu, to był naprawdę strzał w piętę.
Tutaj pani doktor ma rację, bo rzeczywiście te punkty niektóre były punktowane, nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego w umowie, żeby te świadczenia były wykonywane. One nie są refundowane, one są poza refundacją. A w tych zapytaniach padały takie pytania. I rzeczywiście, żeby odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, musimy udokumentować. Niejednokrotnie w czasie tego postępowania fundusz niejednokrotnie się do nas zwracał o potwierdzenie czy pewnych umiejętności. Nawet pani doktor tutaj pisała takie oświadczenie, że ma 10 lat pracy z dziećmi. Także bez przerwy, powyżej 10, tak, ale tam było, że najmniej, nie mniej niż 10, coś takiego, takie było sformułowanie. Czyli pyta o coś, za co przyznaje punkty, ale co i tak nigdy nie przyznaje więcej. Ale nie ma tego... Ogromna sprzeczność, nie do przeszkoczenia. Czyli żąda kwalifikacji, za które i tak nie zapłaci. Ja mówię ten temat. Są dwa gabinety, zgoda. Z tym, że ja mam doświadczenie 26-letniej pracy w szkole, wiem, jak to wszystko wygląda. I w tej chwili, na dzień dzisiejszy, chociaż mam stopnia doredukowana, nie zdarzyłam żadnych sprzeciwów, bo doktor Żukowska i tak manipulowała, żeby jednak w szkole ten gabinet był. Byłam na świadczeniu. Nie manipulowała, Ja nie jestem klasomówcą, nigdy na tak dużym forum nie przemawiamy, jest to pierwszy raz dla mnie, więc mogę pewne rzeczy, nie powiedzieć tak jak trzeba, bo... Wybaczcie Państwo, że czasami coś nie sformułuję tak jak trzeba. To jest moje pierwsze wystąpienie, mówisz na tego dużym forum. Więc starałam się, jak mogłam, w tym gabinecie pracując, żeby nawet jeśli jest to połowa etatu, wybrać to, co jest najbardziej optymalne dla dzieci. Skupiałam się przez chwilę na profilaktyce. Lakierowanie, napisowanie i bieżące jakieś sprawy, gdzie dzieci przychodzą. I naprawdę to efekty są niesamowite. Redukcja próżnicy jest niesamowita. Naprawdę niesamowita. Dzieci w Kurowie, które miałam przez te 26 lat pod opieką, nie wiedzą, co to znaczy słowo leczenie kanałowe zębów stałych. To słowo w moim miejscu pracy nie istnieje. Słowo usunięcie zęba stałego z powodu powikłań pochlicy, to słowo też w słowniku szkolnym tutaj nie istnieje, ponieważ takie sytuacje nie zachodzą. Wysoko postawiona profilaktyka sprawiła, że dzieci są zerwane. I to jest bezsprzeczny fakt. I w momencie, kiedy lakierując jakieś zęby, ja się nie skupiam tylko na lakierowaniu. Obejrzałam to, czy nie ma warty odontycznej, czy nie trzeba szybko jakieś usunąć, czy coś się w buzi nie dzieje, czy jakiś nowy ząb wyrósł, który wymaga szybkiego zalakierowania, zalakowania, czy coś tam. To było takie od razu wypracowany mechanizm, sposób postępowania z pacjentem przy okazji zwykłej procedury lakierowania zębów. I to wszystko skutkowało tym, że mówiłam, słuchaj, tego zęba musisz usunąć, powiedz mamie, żeby zgłosiła się z tobą, bo tego zęba trzeba usunąć. Jeśli nie usuniemy, to niedługo będzie słoczenie zębów, kiedy ci wyrośnie taki wampirek z przodu. W tej chwili można tej sytuacji uniknąć poprzez wcześniejsze działania. Nie będzie ząb krzywy tu i tu, jeśli usuniesz tego, który ci drugi rośnie. I to były takie małe kroczki, edukacja rodziców, edukacja dzieci. I w tym momencie próżnica rzeczywiście są ubytki małe albo średnie. Dużych ubytków, wczoraj to dzieci mówią, plomb nie ma, ponieważ niedopuszczalne było takie sytuacje, żeby takie coś w ogóle zaistniało. I dzieci wychodzą tutaj ze szkoły, mają pełne uzębienie, co uważam, że to za wielkie osiągnięcie. Nie ma leczenia kanałowego, nie ma usunięć, pełne uzębienie. I teraz pytanie, czy jeśli są dwa gabinety w szkole i u dr Furta, czy rodzice pójdą stosować profilaktykę, jeśli będą mieli terminy za miesiąc, czy to, czy tamto, czy człowiek powie, a po co mi się pchać w kolejkę na miesiąc czy dwa, żeby pójść na 5 minut na nakierowanie zębów? Ja będę brał urlop, leciał, czy ci rodzice dopilnują w ogóle dat? Bo to z funduszem trzeba pilnować naprawdę, nie można dzień wcześniej. Bo są to dokładne daty. Dziecko kończy 7 lat, trzeba naprawdę pilnować dokładnie daty, żeby zalakować zęba. Ja rodzicom uświadamiam, proszę się zgłosić, jeśli będzie ząb rósł. Tu i tu w tym miejscu będzie pojawił się nowy ząb. Proszę się zgłosić, pilnować. Jak się pojawi natychmiast do mnie, jeśli będzie gotowy do lakowania,
a to jest naprawdę fantastyczny sposób zapobiegania trącicy, już współpraca z rodzicami, a oni pilnowali. Zwykły człowiek, który jest wyedukowany, a szczególnie przy pierwszym dziecku, nie jest w stanie dopilnować faktu wyrastania szóstek. Często we wcześniejszych latach, dopóki nie wyedukowałam rodziców, było tak, że przychodził rodzic: pani doktor, proszę usunąć tego zęba, bo ten ząb tego leczaka właśnie zepsuł. Ja zerkam, proszę panią, to jest stała szóstka. Tego zęba trzeba ratować, leczyć kanałowo, jakieś wkłady, protetykę, coś tam, żeby ten ząb istniał, bo to jest szóstka. Ale jak to, proszę panią? No przecież tam nic nie wypadało. A proszę panią, bo tak jest, że szóstka rośnie prosto za ostatnim zębem mlecznym, bez swojego poprzednika. Więc ja się staram edukować i już na tyle wyedukowałam rodziców, że te problemy prawie przestały istnieć. W momencie, kiedy stomatologia szkolna przestanie istnieć, chociażby w minimalnym zakresie, chociażby tej prowadzonej profilaktyki, będzie to ogromna szkoda dla środowiska, bo żaden rodzic nie dopilnuje terminu, kiedy jeszcze można zalakować zęba, nie dopilnuje terminu tych trzymiesięcznych zakierowań, bo to naprawdę trzeba mieć grafiki takie dokładnie, plus korelacja z zapisem wizyty, kiedy moja wizyta, że to będzie totalna porażka. Więc uważam, że ten gabinet za wszelką cenę powinien istnieć. Do tej pory się udawało, w tej chwili jest totalna porażka i uważam, że no nie można dopuścić, z mojej strony jako lekarza z 26-letnim doświadczeniem w pracy tylko w szkole, żeby zaistniała taka sytuacja, że nie ma profilaktyki. Przychodzi dziecko, proszę pani, mi się ząb krusza, maluszek z pierwszej, drugiej klasy. Boli mnie. Od ręki jest to usuwane pod warunkiem, że rodzic, no pytaliśmy tak też, nie? Szczególnie w młodszym roczniku, gdzie rodzice popisywali. Wyrażam zgodę na działania profilaktyczne, wyrażam zgodę na to. I ja zaglądam, aha, jeśli rodzic zgodę, to ja ten zabieg robię. Jeśli, tak jak ostatnio miałam dziecko, bolało ząb i zgody nie było, no niestety, mimo moich umiejętności i chęci pracy, nie mogłam tego zrobić, bo mi rodzic zabronił. I była konsternacja, bo ja muszę teraz brać urlop i tak dalej. Proszę pani, pani podpisała mi oświadczenie, że ja nie mam prawa do dziecka się dotknąć. To już pani jest odpowiedzialność. Takie sytuacje też bywają, ale większość rodziców wyraża zgodę, a już na profilaktykę 100% rodziców mi podpisało zgodę. Na leczenie część ludzi bogatszych, bardziej świadomych, którzy tam prywatnie gdzieś z sobą jeżdżą czy coś tam, nie wyraziła zgody z tym, że jak obserwuję, bo większość na badanie, na przeglądy wyraziła mi zgodę. I się okazuje, że tylko pojedyncze osoby naprawdę dbają o dzieci i te zęby prywatnie leczą. Inni podpisują zgodę, bo dziecko się boli, ale zaczyna się rodzina. Ale ja tych dzieci nie mogę ruszyć i wtedy są leczenia kanałowe, rzeczywiście, tylko u tych dzieci. Więc ja walczę już nie o to, że zostałam zwolniona z pracy, chociaż mi brakuje pół roku do emerytury, trudno, ale walczę o to, żeby ten gabinet mimo wszystko istniał, bo to jest naprawdę wielkie dobro dla społeczeństwa na Kurowa. Jest to dobro. Nie wiem, jak z tego na to wyjść. Ja jeszcze tutaj chciałabym odnośnie właśnie tutaj już działań w związku z likwidacją tego gabinetu. 29 czerwca spotkałyśmy się z panią Haliną Sadurską-Maruszak. No już powiem o tym też, żebyście państwo już mieli jakąś taką cały obraz tej sytuacji. No poinformowałam, że nie mamy tej oferty, że znaleźliśmy się w bardzo ciężkiej, nieprzyjemnej sytuacji, bardzo kłopotliwej i drażliwej. I z tej sytuacji zaproponowałam tutaj dwa wyjścia pani dr Halina Maruszak. Pierwsza sprawa to porozumienie, druga sprawa no wypowiedzenie z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pani dr Halina Maruszak w dniu 29 nie chciała przyjąć informacji na temat porozumienia, więc zostało wręczone wypowiedzenie. Pani doktor Maruszak nie podpisała zgody, zrobiłam adnotację, że to wypowiedzenie zostało wręczone w obecności świadka. No ale pani doktor Halina Maruszak powiedziała, że gdyby zmieniła zdanie, czy może przyjść, możemy rozmawiać ewentualnie na temat porozumienia. I w dniu następnym, 30 czerwca, pani doktor Maruszak przyszła i wydawało mi się, że wszystko uzgodniliśmy i to porozumienie zostało zawarte.
Tutaj takie były propozycje pani doktor, co zostało uwzględnione, że pani doktor chce pracować do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego według nowej ustawy, bo ta obecnie panująca ustawa przewidywała odejście pani doktor na emeryturę w październiku 2019 roku. Ale od 1 października wchodzi nowa ustawa, która przewiduje wiek emerytalny dla kobiet 60 lat. Czyli od 1 października ten wiek dla pani doktor będzie 60 lat. Pani doktor tutaj zaproponowała, żeby w tej ustawie założyć to, żeby pracowała do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, ponieważ to wypowiedzenie, które było ratowane, skutkowało koniec wypowiedzenia na dzień 30 września i pani doktor by została 3 miesiące bez pracy i bez świadczeń. Chodzi o ubezpieczenie, o możliwość korzystania z porad i tak dalej, lekarskich, tutaj nie chodzi, prawda, o to. Więc tutaj my wyszliśmy naprzeciw tym oczekiwaniom pani doktor i ustaliliśmy, że dobrze, zatrzymujemy panią doktor w pracy do 1 stycznia 2018 roku. Umowa zostaje rozwiązana z dniem 2 stycznia, co umożliwia pani doktor przejście na emeryturę. I to było spisane w tym porozumieniu i tam były jeszcze inne punkty porozumienia. I no, wszystko liczyliśmy, wszystko przedstawialiśmy. No i rozstaliśmy się z tym, że ja dzwonię do prawnika, prawnik przygotowuje to porozumienie i podpisujemy to porozumienie. To porozumienie było przygotowane już w następnym tygodniu, poniedziałek. Dzwoniłam chyba we wtorek do pani doktor. Pani doktor odmówiła podpisania tego porozumienia. Powiedziała, że nie wyraża zgody, jeszcze się będzie zastanawiała. Później następna wizyta była czwartek w tym poprzednim tygodniu. To nie wiem, który to był dzień. W każdym razie w czwartek pani doktor przyszła rano do mnie. Powiedziała, że absolutnie tej umowy, tej ugody nie podpiszę i chcę nowego porozumienia. Zapytałam się, na czym to porozumienie miałoby polegać. Więc pani doktor to przekazała mi, że oczekuje, że miejsce odejścia, moment odejścia na emeryturę to będzie październik 2019 roku i do czasu jej odejścia na emeryturę mam ją utrzymać w pewnym wymiarze godzin i wynagrodzenia do tego czasu. Proszę państwa, to na takie postawienie sprawy ja nie mogłam wyrazić zgody z tego względu, że jak to policzyłam wszystko, to do października 2019 roku mamy 27 miesięcy. Do października 2019 roku. Pani doktor weszła w okres, kiedy ma nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy. To jest dwumiesięczne wynagrodzenie, czyli do 27. Dodajemy 2 miesiące nagrody jubileuszowej, to już jest 29 miesięcy, plus 3 miesięczne odprawa emerytalna, bo tak to u nas wygląda, to jest 32 miesiące. 32 miesiące utrzymanie pracownika przy braku finansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiem, że to są pewne koszty, my wiemy, że te koszty musimy ponieść jako zakład, ale moim zadaniem, występując w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, muszę dbać o finanse zakładu i muszę dążyć do tego, żeby te koszty ograniczyć. Jest to również w imieniu pacjentów, którzy korzystają z usług SPZ Zdrowie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. To jest wszystko jedno. Więc to porozumienie, które było zawarte, uważam, że i tak było dosyć korzystny, bo utrzymujemy panią doktor do momentu uzyskania wieku emerytalnego, ma wypłacane odprawę 3-miesięczną, ma wypłacane nagrodę jubileuszową, bo to wszystko ma zagwarantowane. Natomiast na utrzymanie w pracy pani doktor przez 32 miesiące ja po prostu nie mogę na to wyrazić zgody. Także w tym dniu dzisiejszym pani doktor złożyła też pismo do mnie, zapoznałam się z tym pismem, w którym jak gdyby ponownie wraca do tego porozumienia i informuje, że chce
odejść na emeryturę w dniu 2 października, 2 stycznia, stycznia 2018 roku, czyli to już jest bardziej takie realne do osiągnięcia. Także to tak mniej więcej wygląda. Chciałam też, żebyście Państwo o tym wiedzieli, że Zakład Pracy wie o tym, że będą to koszty, nie unika tych kosztów, nie mówi, że nie. Wszystko to, co się Pani Doktor należy, czyli i odprawa emerytalna, i nagroda jubileuszowa jak najbardziej, jesteśmy skłonni o te 3 miesiące dodatkowe, czyli w sumie 6 miesięcy, utrzymać Panią Doktor no, na innym stanowisku pracy, no bo ja nie mam stanowiska pracy, które odpowiada kwalifikacji Pani Doktor, prawda? Także na innym stanowisku pracy chcemy być naprzeciw. Rozumiemy, że jest bardzo trudna sytuacja. Wiemy, że Pani Doktor tyle lat z nami pracowała, więc chcemy tutaj zachować się w sposób właściwy. Aczkolwiek nie możemy wszystkich oczekiwań Pani Doktor spełnić. Powiem tak szczerze, że nie chciałam i unikałam tego tematu. Ja tylko zaznaczyłam, że mimo wszystko zostałam zwolniona, ale walczę o gabinet. I chcę walczyć o gabinet. Nie chciałam tego tematu aż tak mocno rozciągać, bo uważam, że to jest prywatna sprawa, którą powinien z Panią Dyrektor rozmawiać na forum prywatnym między nami. I nie wywlekać tutaj. No trudno. Jedno tylko powiem, że jestem w wieku chronionym i ta umowa, że zostałam już sprowokowana, chociaż czego bardzo nie chciałam tej rozmowy, za wszelką cenę staram się uniknąć tutaj. Jestem w wieku chronionym i zaproponowano mi do nowego roku owszem pracę, ale na zmniejszonych poborach. A w wieku chronionym mam prawo do pełnych poborów i tylko o to walczę, a nic więcej. I chcę po prostu dociągnąć do 60, bo urodziłam się akurat 1 stycznia, więc 2 stycznia już będę mogła przejść na emeryturę. I chcę dociągnąć do emerytury, na tych poborach, które mi się należą według prawa, na stanowisku zastępczym, o którym mówię, że nie mówię, że nie, bo doszło mi się do tego, że porozumienia, że właśnie innego stanowiska pracy zastępczego dla mnie nie ma, więc na to się zgadzam, ale zachowajmy odrobinę zasad prawnych. Wiem, że bez sensu, żeby ja teraz siedziała na rejestracji 2 lata. To jest bez sensu. Więc, ale niepotrzebnie ten temat to w ogóle wypływa. Ja powiedziałam o tym z tego względu, proszę Państwa, ponieważ no, do mnie dochodzą informacje, że no, Pani Doktor Halina Maruszak tutaj nie chciała może tego tematu poruszać, ale mnie dochodzą informacje od ludzi, że gdzieś tam o tym jest mówione, że ja Panią Doktor wyrzucam z pracy. Ja dlatego o tym wspomniałam, bo chciałam, żeby to wybrzmiało, że to nie jest moja indywidualna decyzja, tylko to jest wynik decyzji Narodowego Funduszu Zdrowia w rozstrzygnięcia konkursu ofert. Ponieważ ten temat gdzieś tam po sklepach i w środowisku się przejawia i ja słyszę takie informacje, więc ja dlatego o tym wspomniałam, żebyśmy już wszystko wiedzieli, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, nie mogę mówić o wartościach wynagrodzenia, ale powiem o składnikach. Składniki wynagrodzenia zostały zachowane. Praca, płaca zasadnicza została zachowana. Dodatek regulaminowy został zachowany w 100%. Wysługa lat 20% została zachowana. Dodatek, który ostatnio został wypłacany, podwyżka ta, która na dla pracowników, głównie to chodziło o podwyżkę dla pielęgniarek, były to tak zwane pieniądze znaczone przez fundusz, ale nie w zakładzie pracy dostali wszyscy pracownicy taki dodatek, żeby wszyscy byli traktowani równo, pomimo, że tych środków nie było w ofercie pieniądzach stomatologicznych, to wszyscy pracownicy zostali potraktowani w sposób równy. Ten dodatek tak samo zachowujemy. Jedyna różnica, to też chcę powiedzieć, jedyna różnica to jest premia miesięczna, która nie została zabrana, tylko została zmniejszona ze względu na rodzaj wykonywania pracy. Jest to jedyna różnica. Wszystkie inne pozostałe składniki płacy zostały wypisane. Dziękuję. Panie dyrektorze, pani Maria Kruk zgłasza się wcześniej, a potem pan. Proszę bardzo. Ja mówię, tutaj przysłuchuję się cierpliwie wypowiedzi pani dyrektor. I powiem tak troszeczkę z dreszczykiem. Ja zrozumiałam, nie wiem jak pozostali słuchacze radni zrozumieli to jakby chęć uzyskania poborów przez panią stomatolog do
któregoś tam 18 czy 19 roku. Proszę Państwa, o tym mówi kodeks pracy. To nie tak, że to jest chciwość pani doktor. Kodeks pracy mówi, że 4 lata przed odejściem na emeryturę pracownik jest chroniony. Jeżeli pracodawca nie znalazł pracy do pracownika w zakładzie, który istnieje, wcześniej nie podjął jakichś odpowiednich działań, tak? Więc do momentu, kiedy działa kodeks pracy, czyli 4 lata jeszcze, należy po prostu pracownikowi się wypłata. Nawet gdyby nie pracował, gdyby tylko przychodził do pracy, no i takie jest polskie prawo. I wyobraźmy sobie teraz obecną sytuację. Jest specjalista, jest lekarz, który wypełnia przez 26 lat swoje zadania, które leczył, zapobiegał próchnicy zębów dzieci, jest, przebywa w gabinecie lekarskim, robi tam jakieś sprawy, no nie wiem, papierowe czy tam inne, a dziecko, które potrzebuje w tej chwili opieki stomatologicznej, no nie może być tam przyjęte. Na wypłatę otrzymuje taką, jak mu się należy, jak mu gwarantuje polskie prawo w kodeksie pracy. Wraz ze zmianą wieku emerytalnego właśnie te 4 lata nie zostało zmniejszone. Wiek został zaniżony do 60 lat, natomiast prawo do wykorzystania 4 lat, tych 4 lat gwarantowanej ochrony jest zachowane. I dlatego pani doktor przysługuje to prawo 4-letnie do którego tam roku, 18 czy 19? Do 19 roku. I no przykro jest w momencie, kiedy człowiek pracuje około tam 30 lat, czy ponad 30 lat, no i dostaje takie pożegnanie. Więc ja mam taką prośbę jako już były nauczyciel, no i też związkowiec jednocześnie nadal, żeby wziąć pod uwagę Rada Gminy, Komisja Zdrowia, żeby wzięła pod uwagę i małego pacjenta, i panią doktor, która jest gotowa świadczyć te usługi medyczne dotąd, kiedy jej prawo przysługuje. No i proszę o zastanowienie się, jakie są jeszcze możliwości, żeby zawalczyć o ten gabinet. Sądzę, że gdzieś jeszcze jakaś furtka może się znaleźć, tylko po prostu potrzeba chęci. Z doświadczenia z ostatnich lat wiem, że lakierowanie zębów, czy tam inne też te zadania profilaktyczne, to trwały tam 10-15 minut. Dziecko poproszone było z lekcji, przyszła pani, pomoc stomatologiczna poprosiła, zapytała, czy dziecko może być zwolnione, jeżeli była taka sytuacja, że dziecko mogło, nie pisało sprawdzianu. Więc nauczyciele zwalniali, ja również. Dziecko poszło, 10 minut straciło lekcji, wróciło z powrotem i dalej włączyło się do zadań szkolnych. Wszystko to się odbywało na terenie szkoły. Bardzo dobrze, że jest drugi gabinet na fundusz w naszym środowisku. I to w zasadzie tutaj nie ma znaczenia żadnego dla dzieci. Wygodniej dla rodziców, jeżeli ten gabinet stomatologiczny jest w szkole. W dzisiejszych czasach ile jest podzielonych rodzin? Po prostu ojciec pracuje za granicą, mama jest w domu, często z małym dzieckiem, albo w pracy,
nie jest łatwo dzisiaj wziąć nawet te 3 godziny opieki nad dzieckiem na wyjście do lekarza, bo wiem, jak to się odbywa. W rozmowach z matkami wiem, jaka jest możliwość zwolnienia się z pracy. Pracodawcy często są prywatni, nie są zadowoleni ze zwolnień pracownika. Ja już nie chcę wymieniać innych zakładów, gdzie to zwolnienie na terenie naszej gminy było bardzo trudne. Odbywało się, ale nie było łatwe. Więc uważam, że Rada Gminy powinna się włączyć do działań pani dyrektor, tyle ile może. Spróbujmy to wszyscy razem przyjąć tą odpowiedzialność za istnienie tego gabinetu. Bo łatwo jest wyprowadzić, ale za 5 lat, a co ze sprzętem? Kupowaliśmy, kiedy ja byłam przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia, pamiętam, kupowaliśmy urządzenia do tego gabinetu, nie pamiętam, jak one tam się nazywają, tych fachowych określi. Tak, to coś ponad 30 tysięcy, nie wiem, nie 37 czy 8 płaciliśmy. Bo to jest drogie urządzenie. No i co teraz? No będzie stało, może nie będzie rdzewiało, bo to ze stali jakiejś nierdzewnej pewnie jest, czy innych materiałów. A inne, przecież nawet, ja już tak najbardziej pamiętam, te lusterka dentystyczne, to one też kosztują wcale nie mało. Drugi gabinet jest wyposażony, więc przypuszczalnie te urządzenia nie muszą być wykorzystywane na uzupełnienie usprzętowienia gabinetu w ośrodku zdrowia. Więc powinniśmy uruchomić swoje myślenie i zastanowić się, do których drzwi mamy zapukać skutecznie, by gabinet dentystyczny mógł istnieć w szkole. Jako Rada Gminy możecie Państwo mówić na rozmowę z dyrektorem Narodowego Funduszu Zdrowia i próbować rozmawiać, a już zmieni decyzję, a już jakieś środki znajdzie, jakieś punkty. Ale ja mam, to fundusz nie bierze, bierze kolejności publicznych, ale dopiero prywatnych. Nie, chciałbym się w tej sytuacji, bo to jest dość poważna sprawa społeczna, tak powiedzieć. I nie chcę się wypowiadać w tej sferze pracodawca-pracownik, chociaż mam pełną świadomość, jakie prawa ma pracodawca i pracownik, sam jestem pracodawcą, ale to jest rzeczywiście sprawa bardziej intymna i niepubliczna i wrażliwa, więc to dla mnie przynajmniej na dzisiaj nie to, że nie istnieje, bo rozumiem wagę tej sytuacji, ale chciałbym jakby podkreślić to, co już nawet mówiła przedmówczyni moja o tej sprawie gabinetu stomatologicznego w szkole. Może nie tyle gabinetu stomatologicznego, co tego faktu, o którym mówiła pani doktor Maruszak, który do mnie bardzo przemawia i nie tylko w tym momencie, ale mam dużą świadomość tego, że ta profilaktyka, o której tutaj mówiła, dla dziecka rzeczywiście jest bardzo skuteczna i niezaprzeczalnie, to na pewno nikt z nas tutaj tak tego nie zaprzeczy i rozumie to. I ona ma niesamowity wpływ na przyszły stan zdrowia dorosłego człowieka. No, nie będę tutaj rozwijał i się wypowiadał przed lekarzami, ale sami wiemy, że stan zdrowia uzębienia dziecka, jaki ma wpływ na stan zdrowia uzębienia człowieka już dojrzałego. Pewne sprawy są nie do powrócenia. A jaki ma wpływ jama ustna na stan zdrowia ogólny organizmu człowieka. Więc przepraszam, że tak na okrągło mówię, ale chciałbym jakby nas zarazić, uwrażliwić, żeby... Bo ja rozumiem to, że z funduszem się bardzo źle, tak to nazwę, rozmawia
tam w pewnych momentach nie ma dyskusji, bo jest zapisane w prawie, kropka, przecinek i żaden urzędnik się nie posunie poza prawo. I rozumiem też to, że fundusz nie wskazał tego miejsca, bo to też w umowie ma znaczenie, że nie tylko usługi, ale i miejsce wykonywania tych usług jest nierozłączną częścią umowy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że to, co powiedziała sama pani dyrektor, że usługi per saldo w gminie się zwiększają, bo będzie per saldo większa dostępność przez to, że będą większe pieniądze na gminę. Dwa etaty, to jest zrozumiałe. Ale właśnie ta profilaktyka, dostępność dzieci i tu jest, rzeczywiście ja też mam takie doświadczenie jako pedagog, że nie wytykając rodzicom, bo to są czasami bardzo obiektywne sytuacje i sprawy, że rzeczywiście w dużo mniejszym stopniu będzie dziecko zaopiekowane, jeżeli chodzi o tą profilaktykę, niż by miało taki dostęp, jak miało w szkole. Więc mnie się rodzi pytanie, czy można, bo rozumiem, że gabinet, uzyskanie innego kontraktu jest bardzo trudne, ale tutaj już brakuje mi trochę wyobraźni i kompetencji, ale dlatego zapytuję i pani dyrektor jest, i radni są, znaleźć wyjście na to, żeby w jakiś sposób ta profilaktyka, o której mówiła pani doktor, była gdzieś robiona. W jakiś sposób, bo ja rozumiem, że jeżeli będzie taki stan rzeczy, jak fundusz mówi, dwa gabinety, dwa etaty, nawet gdyby panie lekarki podchodziły do tego z największą dozą odpowiedzialności, to nie zrobią tego z powodów technicznych. Koleje, zamówień, dostępności innych, nawet jakby chciały to wykonywać, co było wykonywane w gabinecie ogólnodostępnym, nie są w stanie tego zrobić. Przy największej, bo ja rozumiem, że one też to, też, przede wszystkim one to rozumieją i wiedzą, że to tak trzeba i że o tą profilaktykę trzeba zadbać. Tylko jakie stworzyć warunki techniczne, żeby pomimo wszystko, pomimo tego stanu, etat, prawda, dwóch w publicznym, w niepublicznym, żeby w ramach tego zrobić miejsce na tą profilaktykę dzieci. Jak to zrobić? O pieniądze można w różny sposób zadbać, bo pieniądze na profilaktykę dzieci, i to można obliczyć w jakim to zakresie, ile to będzie kosztowało, nie będą na pewno duże pieniądze, jeżeli chodzi o materiały. Tak. Nie o etaty, nie mówię tu o etatach. To na pewno jestem przekonany, że radni widząc to, ten problem, czując ten problem, na pewno na materiały rocznie dadzą te parę tysięcy czy kilkanaście tysięcy, jeżeli by to było, tylko na tym polegał problem. Ale większy problem jest, gdzie i w jaki sposób to zrobić. Jak to zorganizować? Jak to zorganizować? Na materiały nie trzeba pieniędzy, dlatego że materiały są zapewnione w tych dwóch gabinetach. Aha. To jest zapewnione przez Narodowy Fundusz Zdrowia. I o materiałach nie rozmawiajmy, bo to jest zamydlanie tylko sprawy. Na materiały są pieniądze w ramach umowy z Narodowym Funduszem. Bo tam też jest profilaktyka. Oczywiście. No. Usługi ogólnopatologiczne. To jeszcze lepsza wiadomość. Profilaktyki z leczenia zachowawczego i z protez. Tylko na jakiej zasadzie spowodować to, żeby nie kłócąc się z umową NFZ-u, nie kłócąc się w sensie takim, żeby nie naruszając umowy NFZ-u, bo te czynności nie mogą być wykonywane gdzie indziej, jak w tych dwóch miejscach, o których NFZ mówi. Chyba że zmieni zdanie. Żeby można było to zrobić i w taki sposób, żeby to nie naruszało technicznych możliwości pań, które tam będą pracowały, żeby to mogły zrobić. Czy nie można na przykład, idąc tym twoim tropem, myśleniem, tu pani dyrektor, czy nie można tak zorganizować, żeby w tych właśnie miejscach, czyli w ośrodku zdrowia i u pani Furtakowej, prawda? Jakoś tak to zorganizować, żeby przypuśćmy w poszczególne jakieś dni, czy dzień, tygodnia, w konkretne godziny, żeby właśnie na tą profilaktykę przeznaczyć. Nie wiem, tu trzeba znać specyfikę prawną, żeby coś takiego... Może pozwólcie państwo, ja powiem, jak to wygląda technicznie. No właśnie. Jesteście zobligowani do wykonania dużej... My pracujemy na punkty.
Każda usługa, którą świadczymy, to są punkty, które sprawozdajemy przez komputer i tak dalej do funduszu. Tempo pracy musi być niesamowite, żeby to zdążyć wykonać ten kontrakt, który mam podpisany. Przeciętnie 20 minut na pacjenta. Jeżeli ktoś w prywatnym gabinecie, czy w gabinecie tutaj ogólnostomatologicznym, zapewni czas, że 2 godziny tego i tego dnia mam profilaktykę. Jeżeli mu ludzie nawalą, nie przyjdą z tymi dziećmi, ten lekarz ma 2 godziny w plecy, gdzie nie wykonał żadnych świadczeń i nie wyrobił punktów, a potem musi gnać, nie wiem w jaki sposób, żeby to nadrobić, bo my nawet nadrabiamy wakacje, nadrabiamy urlopy. Musimy punkty nadrobić, jeżeli 6 tysięcy punktów mamy do wyrobienia na pół etatu, jak miałam. Przeciętne świadczenie, leczenie zęba, zaokrąglenie, bo są różne zęby, koszt 40 punktów, to wyobraźcie sobie Państwo, ile tych usług trzeba wykonać, żeby te 6 tysięcy w ramach etatu, jak ja miałam 60 godzin miesięcznie, to ja muszę 100 punktów na godzinę. Wyobraźcie sobie Państwo, jakie to jest tempo. Plus jeszcze muszę nadrobić wakacje. To już się zmniejsza prawie do 140 punktów na godzinę. Jeżeli takiemu lekarzowi, który ma ustalone godziny, przyjmuje w tym momencie na profilaktykę, niech jedno, dwoje, troje dzieci nie przyjdzie, cały plan możliwość wykonania kontraktu leży w gruzach. Proszę Państwa, a fundusz zapłaci tylko za to, co jest wykonane. Proszę Państwa, mnie się wydaje, że tutaj nie możemy ustalać sposobu wykonywania nie. Z funduszem, ale intencjonalnie my znaleźć... o tym decydują osoby, które ten fundusz realizują, które tę umowę realizują. I one muszą znaleźć i odnaleźć się w tym wszystkim, muszą to tak realizować, żeby wszystko to, co jest zagwarantowane w ramach umowy, ja sobie zdaję sprawę. I one są za to tylko, odpowiedzialne. Że tego nie one, będzie... sobie w jakiś tam sposób to organizują, także no tutaj u jednych skutków nie będzie widać za rok, za dwa, ale za 5, za 10. Trudno tutaj cokolwiek narzucać. Za dwa doświadczenia. U małych dzieci. U małych dzieci po 2 latach przerwy zaczyna się naprawdę. No, ja jestem, muszę to powiedzieć, bo ciśnie mi się to na usta. Jestem jeszcze rok temu, 2 lata temu, jak słyszałem, że gabinety stomatologiczne szkolne uzyskują priorytet. Całą ręką cieszyłem się, jak to się mówi, dziękuję, jak to mówią nieraz na ulicy, czy starsze mamy i wierzące. Dziękowałem Panu Bogu, że ktoś wreszcie tę sprawę podejmuje i że tak będzie. Bo sam jako uczeń pamiętam, że miałem opiekę nie tylko stomatologa pani Dytkowskiej, ale i lekarza w szkole i to była świetna sprawa. Teraz pani dyrektor nam uzmysłowiła, że właściwie gabinetu stomatologicznego to nie, szkolnego to nie było, że od 11 roku. Od 14. Od 14, formalnie. Tylko bo jeszcze do jak to opowiedziała Sali na kombinowany w tym tak, dobrym. 1/3 etatu było do 14 roku. Tak, to więc, było takie łączone i kombinowane, żeby jakoś utrzymać to miejsce. Więc jestem zawiedziony, że to się udało i to było dobre. Że ja rozumiem, że. Od zapowiedzi, jakby upłynęło 2-3 miesiące, 2 lata upłynęło, od realnej zapowiedzi, fundusz tego nie robi, nie realizuje. Nie ma przełożenia. Dotyka nas teraz nie tylko formalnie, ale i praktycznie strata tego gabinetu tak zwanego szkolnego. No. Stary człowiek, za chwilę odchodzący na emeryturę za parę lat, mówię tu o sobie, no dobrze, no to co? No ale to przecież ja wiem, znam, 30 lat pracuję w tej oświacie i wiem, jakie to będzie miało przełożenie na zachowanie rodziców, nas, nauczycieli i jak środowisko to będzie odbierało, bo środowisko nie przyjmie tych niuansów, o których tu jest mowa szeroko, dlaczego tak się stało, bo musi, bo nie musi, bo to, bo tamto. Nie, po prostu. Jest jeden fakt. Zlikwidowane. Przepraszam, wyrzucona, kto o tym zadecydował? Pani dyrektor Żurkowska, koniec, tak będzie prawda, to odebrane. To nie jest prawda, powiedzmy, to nie jest prawda. No oczywiście, że tak, bo wiadomo, że kto o tym decyduje. Tak jak w szkole, jak ja czegoś nie mam w projekcie zatwierdzonym, to nie mogę ruszyć, ani nikogo zatrudnić, mało jak mam zmniejszony, muszę
zwalniać ludzi. I nikt mnie nie pyta, że ktoś jest chroniony, że ktoś nie jest chroniony, kogo. Ta samotnie wychowująca, ta tuż przed, emeryturą. I wtedy pracodawca, no co robi? No zgodnie z prawem musi wybierać, zgodnie z praktyką, ma tyle pieniędzy, to robi. I myślę, że to nie tylko my rozumiemy, ale to im powinno społeczeństwo zrozumieć, że pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Tylko teraz, no ja nie jestem, nie pracowałem nigdy w służbie zdrowia, tylko rzucam temat, jak znaleźć ten pomysł na to, żeby zadbać o tę profilaktykę, która no, jest znacząca. Chyba tego nie muszę do tego przekonywać lekarzy, stomatologów, ani ogólnych, bo oni to lepiej wiedzą ode mnie i czują. Bo ja rozumiem, że wtedy przychylność rady byłaby naprawdę duża. Ja tak to rozumiem. Tylko znaleźć sposób. Tutaj no, nie da się ukryć. Ale to może nie tylko samej rady, przepraszam, że tak wejdę w słowo, a może właśnie, bo nasze społeczeństwo tak się na wszystko, co gdzieś tam nam narzucą, godzimy się spokojnie, prawda? My tak wszystko ze spokojem, co jest dla nas złe, co jest dla nas, zgodzimy się i przyjmujemy to. A może ruszyć to nasze społeczeństwo, żeby nie tylko sama rada, tylko niech dadzą ten szczątkowy 0,3. Niech rodzice 0,5. Jak mamy utrzymać ten rynek, a ile tam to już... Tak. Też bym był tego zdania, chociaż no wiecie. No. Słyszać jakąś delegację. Teraz może jest troszeczkę nie taki okres niesprzyjający. Dużo osób wyjeżdża, prawda? Tutaj czas na pewno pili też, żeby to wszystko w miarę szybko i sprawnie załatwić. No, dużo rodziców nie ma, ale może poruszyć właśnie rodziców, bo podejrzewam, że gdyby rodzice się dowiedzieli, jaka będzie sytuacja, nie myślę, żeby chcieli się z tym zgodzić tak łatwo. Na pewno nie, bo maluch tak sobie wyobrażam, maluch mam tu na myśli też uczniów do trzeciej klasy podstawówki, to wystarczy, że się go zaniedba pół roku, kiedy mu się te zęby zmieniają. No, później nie do odwrócenia pewne rzeczy. Jeżeli jest możliwość zaproszenia kogoś z Narodowego Funduszu Zdrowia... To tylko wakacja do nich. Nie możemy w każdym razie uważać, że spokojnie się temu przyglądać. Jeżeli już, to wy idziecie do Narodowego Funduszu Zdrowia, ale nie odwrócenie. Jestem sercem za każdym sposobem zmienienia decyzji funduszu, tylko nie namawiam do zmarki, ani do wołania prawa. Ale do wszystkich namawiam, żeby tego nie popuścić. No trzeba wziąć w ręce najlepsze argumenty, właśnie między innymi to, te zobowiązania rządu, właśnie, że w każdej szkole ma być. No proszę Państwa, ja szczerze mówiąc myślałam, że przy rozstrzygnięciu oferty z obszaru powiatu będzie to w ten sposób zrobione. Wszystkie gabinety szkolne zostaną wypisane, przydzielamy punkty tym, odcięcie i jeżeli zostaje punkt, tak, jeżeli zostają punkty, no to wtedy na niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej do momentu wyczerpania. A to się okazało, że nie. Te gabinety szkolne, to ja jak zrozumiałem zapowiedzi, to one miały iść przez Ministerstwo Oświaty, Edukacji Narodowej, tak się nazywa, i tam miały być pieniądze, więc rozumiem, że tam nie podjęli czynności, a o Narodowym Funduszu no nie była mowy, zapomnieli, więc nie ma punktów na takie gabinety, bo powszechną rzeczą jest, że u nas się ostał w jakiejkolwiek formie gabinet stomatologiczny w szkole. Jest to, nawet jak zobaczycie w powiecie puławskim, to jest to ewenement. W samych szkołach, tak. W Puławach, w mieście są. Zdaniem. Był moment, kiedy przychodziłam tutaj do Kurowa, doktor Cichocka była jako szefowa w Puławach, podlega się pod Puławy i ona była wielką fanką gabinetu stomatologicznego szkoły i powiedziała, nie zatrudnię żadnego stomatologa do pracy, dopóki nie obsadzę wszystkich gabinetów szkoły. I to konsekwentnie robiła. I w momencie, kiedy nastąpiły te przemiany, kasy chorych, funduszy i tak dalej, Puławy były taką enklawą, jeden z niewielu rejonów w Polsce, gdzie rzeczywiście w szkołach byli stomatolodzy. Był taki moment, że poza kasy chorych nie dostaliśmy, Puławy, jako SOS, a ja byłam jego pracownikiem tutaj lokalnym, nie dostali umowy na działalność stomatologii w szkole i było powiedziane, w takim razie niech, nie zwalniam was, niech stomatolodzy ogólnie wykonują pół punktów tego, co jest przyznane, wy pracujcie też na zwolnionych obrotach, żeby cała pula punktów razem zgodziła się, bo nam tyle zapłacą.
spróbujmy przetrwać i zobaczymy, co dalej. No i przetrwaliśmy. Ja pracowałam na pół gwizdka. Wszyscy, co mieli umowy na ogólnostomatologiczne świadczenia w gabinetach dla dorosłych, też pracowali na pół gwizdka i razem to się zamknęło. Ale tutaj to chodzi o to miejsce, bo tak, to możemy podzielić, ale jak nie można w szkole, to co? Tak, bo najgorszy jest ten moment zaprowadzenia dziecka, to jest klucz. Bo to by nie byłoby problemu, gdyby dali nam to miejsce też ogólnie dostępne. Tam to by się tak, jak to robiła Kasia, przepraszam, że mówię Kasia, od paru lat, że to było niby gabinet szkolny. No nie, to można spotkać, to w szkole. Tak, to nawet jak Jan mówi, że żeby się znalazło parę godzin w tygodniu, to jak się objąć te najmniejsze dzieci? Gdzie rzeczywiście... No fundusz to jest jednak moloch. Pozwólcie panu radnemu Furtakowi jeszcze. Dobija się już od kilkunastu minut. No nie wiem, trzeba by było próbować oczywiście, jeśli chodzi o ten gabinet. Chociaż tutaj są raczej nadzieje marne. Ale myślę, że jeśli się nie uda z gabinetem, to przede wszystkim trzeba zrobić spotkanie tych, którzy będą to wykonywali, z dyrektorem szkoły, żeby to jakoś ustalić, jakiś taki harmonogram, żeby to nie każdy oddzielny, tylko tak jakoś wspólnie, żeby to się dało zrobić. Nie wiem, myślę, że to przede wszystkim trzeba rozmawiać. No bo jak kiedyś się prowadziło na drugie piętro, no bo teraz technicznie trzeba przejść 100 metrów albo 700 metrów, prawda? 100 metrów jeszcze nie ma problemu, ale na kolejną ulicę to już jest większy problem, prawda? No ale nie można dziecka ze szkoły puścić do ośrodka. Nie. Weźmy pod uwagę pracę rodziców. Zupełnie inaczej wygląda teraz praca rodziców niż 20 lat temu, czy też 30. Więc to rzeczywiste 100 metrów, które dzieli gabinet szkoły od ośrodka, urasta do odległości, którą niektóre dzieci nigdy nie przebędą. I problem urasta, że trzeba wypuścić na ten czas nauczyciela, który ma pod opieką i inne zadania. To też nie, nie może nauczyciela. Ale nauczyciela będzie. No właśnie o to chodzi. To jest formalnie niemożliwe. Jak były te ogólne pozwolenia rodziców podpisane, to... Że już się powtarzamy i powinniśmy pewien temat zamieć. Ta propozycja, którą tutaj poddał pan Furtak, jest jakąś propozycją rozsądną, co w tej sytuacji trudnej można zrobić. Pani dyrektor i tutaj czy prywatny zakład, czy można ten problem rozwiązać? No, przynajmniej takie działanie ewentualnie można podejmować. Natomiast my cały czas mówimy o sytuacji, która była 40 lat temu. My nie mówmy o socjalizmie. Doszło do sytuacji takiej, jakiej doszło. Dzisiaj rodzic ma mieć wpływ na wszystko, ma doprowadzić do... i odpowiadać za dziecko, bo inaczej będzie niedobrze. A pieniądze, obiecane pieniądze, o czym tu my mówimy, o tej stomatologii szkolnej, upadło, nie ma pieniędzy, a bez pieniędzy co można zrobić? Nic nie można zrobić. Jeżeli no, to jest, no teraz upada, bo przez to dobrze, ale przez to gabinety stomatologiczne w szkołach upadają ze względu na brak punktów. A więc tam, gdzie można było coś zrobić, jedynie co może zrobić, to może poprawić Ministerstwo Zdrowia i pan Radziwiłł, jeżeli przeznaczy na to pieniądze i środki. Inaczej Narodowy Fundusz zawsze, zresztą pani dyrektor to przedstawiała, w końcu w swoim czasie strajkował tutaj ośrodek zdrowia, żeby pieniądze zwiększyć na to, na usługi i te punkty. I tutaj nasz ośrodek też strajkował. Będą pieniądze, będzie zakres usług zwiększony. I ja chciałbym powiedzieć o gminie. Każda, jeżeli pieniądze na drogi czy na cokolwiek zostają zmniejszone, tak jak do dróg powiatowych dopłacamy, bo inaczej nie będzie, i do wielu rzeczy dopłacamy, bo inaczej nie będzie, no to kochani, nie ma pieniędzy, nie ma usług, a że to powinny być, a między tym, co powinno być i co nam się wydaje, stoi bariera trudna.
finansowa. Jej my jako Rada Gminy nie pokonamy. Bo jeżeli tak jak nie można robić sklepu gdziekolwiek spożywczego, ani czegokolwiek, tak i gabinetu stomatologicznego, czyli usług stomatologicznych, nie można wykonywać jak kiedyś u Kowala, który zęby obcęgami wyrywał. Ale też ustalmy jakieś priorytety. Ja nie muszę tu pracować. Ale ja nie mówimy. Ale można powiedzieć o gabinet. Ale nie można wywalczyć gabinetu, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia powiedział, nie ma tego gabinetu. Przepraszam, mnie się można wydaje, próbować. Że to nie to, co pan przewodniczący mówi. Pieniądze przedtem były na niecałe półtora etatu. Na półtora? Tak. A teraz jest na dwa, czyli pieniędzy mamy więcej. Tak. Tyle, że nie są one wszystkie w zakładzie opieki zdrowotnej. Przepraszam, to jest jakby w strukturze organizacyjnej na funduszu czubelskim. Pieniędzy jest więcej niż było. Przełożone na ministerstwo. Nawet nie, bo fundusz jest niezależną instytucją. Niezależna ministerstwo. To ale ministerstwo nie ma nic wspólnego. Szanowni Państwo, myślę, to jest niezależna i podlegająca kontroli. Dyskusja o tym, jak zaradzić temu problemowi ministra finansów, nie skończy się na dzisiejszym posiedzeniu. Tak uważam. Powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy i władze gminy, i rada gminy, i pani jako dyrektor, żeby ta decyzja nie była nieodwracalna, bo rzeczywiście skutki mogą być bardzo złe dla naszej młodzieży, tak jak pan dyrektor Żurkowski słusznie podkreślił. To potem te zaniedbania wieku dziecięcym i młodzieżowym odbijają się na zdrowiu wieku starszym. A my chcemy mieć zdrowe dzieci i zdrowe społeczeństwo. Tu też padło takie stwierdzenie, kto będzie winny. Pani dyrektor Żurkowska, prawda? Ja myślę, że ta wina spadnie częściowo i na nas. Jako Rada Gminy jesteśmy odpowiedzialni za to, co się dzieje u nas. Żałuję, że tu nie ma wszystkich radnych. To powinno być zebranie Rady Gminy, wszystkich radnych. W tym miejscu dodam, że boli mnie to, że szwankuje przepływ informacji pomiędzy władzami gminy a radą. Na przykład pani dyrektor, spotykaliśmy się kilkakrotnie, pani nic nie wspomniała o tym, że coś takiego grozi. Ja dowiedziałem się z tak zwanej poczty pantoflowej. A gdybym na przykład był na urlopie, nie dowiedziałbym się, nie zorganizował tej komisji. No, myślę, że tak nie powinno być. Takie ważne wydarzenia jak to, zamknięcie gabinetu, powinno być natychmiast rozpatrywane, powinna być natychmiast zwołana sesja Rady Gminy i wtedy użyte wszelkie siły i środki, żeby temu problemowi zaradzić. Dlatego myślę, że powinniśmy jako komisja podjąć jakieś stanowisko w sprawie likwidacji. Wiem, że nie mamy siły sprawczej. Nie mamy tej mocy, ale żebyśmy w oczach opinii publicznej dali pokaz swojemu stanowisku, że nie zgadzamy się na likwidowanie tego gabinetu. A co będzie dalej, to tak jak powiedziałem, róbmy, żeby jednak ten gabinet istniał. Pozwólcie Państwu, że... Jeszcze mogę dwa słowa? Proszę. Bo tutaj Pan powiedział o tym, że Państwo nie zostaliście poinformowani. Naprawdę to się szybko działo, wszystko bardzo szybko. Tak jak Pani powiedziała, decyzja o rozstrzygnięciu konkursu ukazała się 21 późnym wieczorem. Do końca nie widzieliśmy, 21 późnym wieczorem się ukazała, a my w czwartek, czyli następnego dnia dopiero dostaliśmy pismo jeszcze z końcowych negocjacji. I w zasadzie to, co, który gabinet dostał i tak dalej, to się dowiedzieliśmy w następnym tygodniu, we wtorek. Czyli to było jeszcze później, już niedługo rozmawialiśmy, bo Pan przychodził do mnie, także tutaj było to wszystko w bardzo szybkim tempie się działo. I to się, to z końcówka czerwca. Także tutaj ten zarzut, że ja nie informowałam, no ja nie mogę informować o czymś, czego do końca nie wiem. W momencie, kiedy mam już pewne informacje, to wtedy mogę wykonać pewien ruch. Ale Pan mnie tutaj uprzedził i rozmawialiśmy na ten temat, to się bardzo szybko działo. Także tutaj z tym się do końca nie zgodzę. A druga sprawa, no jeszcze musimy wiedzieć, że pewne rzeczy, pewne decyzje zapadają gdzieś na innym poziomie.
i naprawdę nie wszystko od nas zależy. Mimo szczerych chęci nie jesteśmy w stanie wpłynąć na coś, co nie od nas zależy. I te decyzje zapadały na takim szczeblu, na którym nie ma wpływu. Ale tak jak powiedziała pani Koczorowska, nie mamy wpływu na decyzję, ale protestujmy. Nie zgadzajmy się na to, bo rzeczywiście jesteśmy społeczeństwem obywatelskim i tak jak mówią, że kamyk ruszy lawinę, że siedzieć potulnie i słuchać nie możemy, tylko trzeba swoje racje przedstawiać i się domagać tego. Dlatego pozwólcie państwo, że przygotowałem takie stanowisko, które pozwolę sobie odczytać. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego wyraża sprzeciw w związku z likwidacją gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej w Kurowie. Gabinet ten funkcjonuje ponad 50 lat i jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt sfinansowany w części z budżetu gminy. Komisja zdecydowanie przeciwstawia się likwidacji gabinetu w szkole podstawowej, gdzie uczyć się będzie w przyszłym roku szkolnym ponad 400 uczniów. W przedszkolu około 200, w zespole placówek oświatowych w Klementowicach 70 uczniów. Zwracamy się do pana wojewody o pomoc w rozwiązaniu zaistniałego problemu i przywróceniu pracy gabinetu stomatologicznego w szkole podstawowej w Kurowie. Czy państwo akceptują ten... Oczywiście to pismo kierowane do wojewody. Do wojewody. No tak, on jest przedstawicielem rządu, a to są kompetencje rządowe, a nie samorządowe. A posłowie? Mimo, że tak jak mówiłem, nie mamy mocy sprawczej, chciałbym spytać państwa radnych, czy akceptujecie to, kto jest za tym, żeby taką petycję wysłać do wojewody? Jak do wojewody? Pani dyrektor, prawda, pan Sławek, w imieniu rodziców jak najbardziej popieramy to stanowisko. Czyli to można rozszerzyć o właśnie Radę Rodziców? Oczywiście, jak najbardziej. Dobrze. Czy są jeszcze jakieś pytania, które chcielibyśmy zadać pani dyrektor? Chyba to będzie mogło być. Ja jeszcze chciałem powiedzieć w imieniu pani dyrektor, myślę, że w imieniu oczywiście pana dyrektora również, jak i swoim, chciałem bardzo serdecznie podziękować pani doktor Halinie Maruszak-Sadurskiej za tą piękną, długoletnią pracę. Po prostu była pani Halino taką instytucją, w szkole, prawda? Także w imieniu mówię pani dyrektor, pana dyrektora swoim, prawda? Bardzo dziękujemy za tą pracę długoletnią w gabinecie naszym szkole. Dziękuję, jest to bardzo miłe, że są doceniona w ten sposób. Dziękuję państwu. Na tym kończymy posiedzenie nadzwyczajne naszej Komisji Oświaty. Dziękuję za przybycie i liczymy, że będzie, nie będzie tak źle. Miejmy nadzieję.